W takim słynnym przemówieniu w styczniu 1941 roku o stanie Unii prezydent Roosevelt, mówiąc o tym, jak ma wyglądać świat po ustaniu wojny na kontynencie azjatyckim i europejskim, powiedział, że Stany będą dążyły do tego, aby urządzić ten świat na podstawie czterech wolności: wolności słowa i druku, wolności religii, wolności od strachu od własnego państwa oraz wolności od strachu każdego przed dojmującą potrzebą, której człowiek sam czy przy wsparciu swoich najbliższych nie jest w stanie zaradzić. I wcale często o tym właśnie orzekamy. W Konstytucji, jak Państwo wiedzą, poświęcony jest temu odrębny rozdział wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Na ten temat mogą być naturalnie różne poglądy. Moim zdaniem prawo do własności i praw majątkowych, o którym tu mowa, ma potężny walor osobisty. Jest to z tego choćby punktu widzenia i jedno z absolutnie podstawowych praw gwarantowanych w Konstytucji. Prawo do nauki moim zdaniem ma znacznie ważniejszy walor niż socjalny, osobisty i polityczny, bo to jest prawo każdego do tego, aby uzyskać w ramach systemu prawnego i państwowego takie wykształcenie, jakie człowiekowi potem zapewni maksymalne wykorzystanie jego zdolności intelektualnych. Ale tu skupiamy się na tych najsłabszych. Podstawowy przepis tego rozdziału to jest artykuł 67, który mówi o prawie każdego do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo lub oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tutaj ustrojodawca podkreśla właśnie ten aspekt, o którym wspomniał Roosevelt, dlatego od tego zacząłem. Chodzi o ludzi, z jednej strony każdy z nas, komu się uda dożyć wieku emerytalnego, a to nie każdemu jest pisane, kiedy jest już w wieku starczym, niezdolny do uzyskiwania dochodów z własnej pracy czy własnej aktywności, ma prawo korzystać z zabezpieczenia. Czy każdy, kto komu się przydarzył straszny przypadek, czy to od urodzenia, czy to wskutek jakiegoś tragicznego zdarzenia, również ma prawo korzystać z zabezpieczenia, które społeczeństwo zorganizowane w państwo, jego prawo musi mu w sposób twardy zapewniać. Natomiast jest kwestią naturalnie rozstrzygnięć, w tym przypadku Sądu Konstytucyjnego, czy te decyzje ustawodawcy są zgodne właśnie z treścią tych norm, czy też nie. Konstytucja jeszcze w innych przepisach tego rozdziału podkreśla pewne kategorie ludzi czy grup. W artykule 71 na przykład jest mowa o tym, że rodziny w bardzo trudnym położeniu materialnym mają prawo, i to słowo ma wielkie znaczenie, do szczególnej pomocy, czy szczególnie są predestynowane do zabezpieczenia społecznego. I trudno sobie wyobrazić nowoczesne państwo, w tym szczególnie państwo unijne, które pozostawiałoby na boku takich ludzi. O orzecznictwie Trybunału w tych sprawach, które są szczególnie istotne, poproszę teraz pana sędziego profesora Piotra Tuleję o informację. Ja przedstawię państwu takie główne tezy i kierunki z naszego orzecznictwa. I ewentualnie, jeżeli państwo, panowie będziecie mieli pytania, no to oczywiście my postaramy się na nie odpowiedzieć. Znaczy, może zacząłbym od tego, że to prawo do zabezpieczenia społecznego, no było,
czy jest obecne w orzecznictwie Trybunału od samego początku. Kiedyś jeszcze na podstawie Konstytucji PRL, później utrzymanego w mocy przepisu artykułu 70 tej Konstytucji, Trybunał starał się zdefiniować to prawo. Było takie słynne orzeczenie K14/91. Ja się posługuję sygnaturami, dlatego że to, jak Państwo wejdziecie na przykład na naszą stronę i będziecie szukać tych orzeczeń, to w wyszukiwarce najprościej po prostu poprzez sygnaturę to orzeczenie znaleźć. To K14/91 to było orzeczenie, które można powiedzieć no, bardzo tak wzmacniało prawo do zabezpieczenia społecznego i ono też wywoływało bardzo gorącą dyskusję w trakcie uchwalania Konstytucji. Wydaje mi się, nie wiem czy ta teza jest w pełni uprawniona, ale przynajmniej w moim przekonaniu dyskusja wokół tego orzeczenia miała istotne znaczenie dla kształtu obecnego artykułu 67, który Pan Prezes przed chwilą przywołał, tego jak prawo do zabezpieczenia społecznego jest ujęte obecnie, a jest ono ujęte w sposób taki, no można powiedzieć, że z jednej strony mówi się o tym, że to jest prawo każdego obywatela, czyli ma on pewne roszczenia w stosunku do państwa związane z zabezpieczeniem społecznym, ale z drugiej strony to prawo jest ujęte bardzo, tak można powiedzieć, ostrożnie, w sensie takim, że jeżeli chodzi o treść tego prawa, Konstytucja odsyła do ustawy. Pod rządami obecnej Konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalił się taki pogląd, że na system zabezpieczenia społecznego składają się takie trzy segmenty. To jest ubezpieczenie społeczne, gdzie mamy do czynienia z systemem gwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym. To związanie z pracą może mieć różny charakter, ale ono powinno występować i wtedy obywatel nabywa na podstawie najczęściej ustawy określone roszczenia względem władzy publicznej i te roszczenia mają pokrywać potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe, utratę, osiągnięcie wieku emerytalnego, niezdolność do pracy. To jest system cały ubezpieczenia społecznego. Drugi, można tak powiedzieć, segment tego zabezpieczenia społecznego tworzy tak zwane zaopatrzenie społeczne. I tutaj mamy do czynienia też z takimi świadczeniami o charakterze roszczenia, to znaczy ustawodawca przyznaje obywatelowi prawo domagania się określonego świadczenia, ale ono nie jest powiązane ściśle z pracą i ustawodawca sam określa, jakie warunki tutaj mają być spełnione. Osoby bardzo często mogą nabywać te uprawnienia ex lege, po prostu ustawodawca uważa, że ze względu na zabezpieczenie społeczne jakieś szczególne uprawnienie się należy, przyznaje, określa pewne warunki i można je nabyć. I trzecią, można powiedzieć, segmentem tego zabezpieczenia społecznego to są świadczenia z zakresu pomocy społecznej. One, można powiedzieć, tak domykają przynajmniej konstytucyjnie ten system, gdzie zakłada się, że osobom niezdolnym do utrzymania się z własnej pracy przede wszystkim, które nie nabyły uprawnień z ubezpieczenia społecznego bądź w przypadku których takie uprawnienia są niewystarczające, można przyznać świadczenia ze względu na stan zdrowia, wypadki losowe i tak dalej. Konstytucja wyraźnie przesądza, że to prawo do zabezpieczenia społecznego, które przede wszystkim, no, można powiedzieć, koncentruje się w artykule 67 Konstytucji, przysługuje obywatelom, czyli nie każdemu, kto znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej, tylko podmiotem tych praw, przynajmniej na poziomie konstytucyjnym, bo ustawodawca może oczywiście to rozszerzyć, ale podmiotem tych praw jest obywatel Polski. Trybunał Konstytucyjny tutaj wyraźnie podkreśla, że to sformułowanie z artykułu 67, że zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa, czyli to odesłanie do ustawy, no nie oznacza oczywiście, że w całości treść tego prawa jest regulowana przez ustawodawcę zwykłego. I Trybunał mówi, że jeżeli chodzi o standard konstytucyjny, to tutaj ten standard powinien przede wszystkim zapewnić pewne minimum socjalne. I Trybunał rozróżnia takie, można powiedzieć, dwie sytuacje konstytucyjne, które mogą się pojawić na tle tego przepisu. To znaczy mówi tak, że jeżeli chodzi o artykuł 67, w szczególności jego ustęp pierwszy, to tam, gdzie mamy do czynienia z tym minimalnym zakresem prawa do zabezpieczenia społecznego, to
ustawodawca zwykły i wszystkie organy władzy publicznej no mają obowiązek zagwarantować ten minimalny zakres prawa i w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny uważa, że może dokonywać daleko idącej ingerencji w sferę ustawodawstwa, gdyby się okazało w postępowaniu przed Trybunałem, że ten minimalny zakres prawa do zabezpieczenia społecznego nie jest zagwarantowany. To jest jakby jedna sfera tego artykułu 67. Druga sfera czy płaszczyzna tego przepisu to jest taka, gdzie chodzi o uprawnienia przyznane ponad ten minimalny standard, które wykraczają poza istotę prawa do zabezpieczenia społecznego. I tutaj Trybunał podkreśla w swoim takim już ustabilizowanym orzecznictwie, że ustawodawca ma stosunkowo szeroką swobodę w określaniu rodzajów uprawnień, wysokości tych uprawnień i rolą Trybunału raczej jest nie tutaj kontrolowanie tego typu decyzji ustawodawcy, tylko coś innego, mianowicie jeżeli już ustawodawca ustanowi pewne, zdecyduje się na ustanowienie pewnych uprawnień z zakresu zabezpieczenia społecznego, to wtedy Trybunał kontroluje tylko to, czy to ustawodawca zrobił w określonym standardzie konstytucyjnym, czy nie odbiera tego w sposób nieuprawniony, bądź nie ogranicza w tego sposób nieuprawniony. I tutaj bardzo często w orzecznictwie pojawia się wtedy taki wątek, że Trybunał bada ten, można powiedzieć, zakres prawa do zabezpieczenia, który wykracza poza tą istotę, bada to z punktu widzenia artykułu 2 Konstytucji, czyli najczęściej zasady zaufania obywatela do państwa i zasady ochrony praw nabytych, ale nie tylko, bo to mogą być też te formalne kwestie typu na przykład vacatio legis, niedziałanie prawa wstecz. Jeżeli chodzi o tą płaszczyznę ustawową, to w szczególności jeżeli chodzi o system ubezpieczeń społecznych, to na ten system ubezpieczeń ustawodawca tak zdecydował, składają się jakby 4 rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. I we wszystkich tych obszarach Trybunał, jeżeli się pojawiają takie sprawy w Trybunale, gdzie pojawia się zarzut niekonstytucyjności, no bada, przeprowadza taki test konstytucyjności, przede wszystkim odpowiada na pytanie, czy nie doszło tutaj do naruszenia tego zakresu minimalnych świadczeń koniecznych ze względu na pewne minimum socjalne. Po drugie, czy jeżeli ustawodawca wprowadził jakieś świadczenia dalej idące, czy zachowuje standard konstytucyjny przy ich wprowadzaniu, realizowaniu i ewentualnie pozbawianiu obywateli tych świadczeń i czy to w ogóle jest możliwe. No, żeby podać przykład takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z taką istotą prawa, no to w przypadku prawa do emerytury, o którym mówi artykuł 67, prawa do zabezpieczenia w tym zakresie, Trybunał w swoim ustabilizowanym orzecznictwie uważa, że taką istotą tego prawa jest zagwarantowanie realnej wysokości świadczeń emerytalnych. To oczywiście nie oznacza, że te świadczenia na przykład nie mogą być ograniczane, ale wyraźnie Trybunał wskazuje, że to jest oczywiście uzależnione też od wielu czynników, ale wskazuje, że bada, czy takie świadczenia są realnie zagwarantowane i takim istotnym elementem tego badania jest odpowiedź na pytanie, czy następuje, jeżeli jest oczywiście konieczna, waloryzacja rent i emerytur i w jakim zakresie. Jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata, to Trybunał Konstytucyjny wydał 12 wyroków, w których powoływał się, czy wzorcem kontroli był właśnie artykuł 67 Konstytucji, ten, który ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia społecznego. Były oczywiście też takie orzeczenia, które no, dotyczyły innych przepisów wiążących się z zabezpieczeniem społecznym, ale jeżeli chodzi o te 12 orzeczeń, no to one dotyczyły przede wszystkim ustalenia prawa i ustalenia wysokości prawa do emerytury. Chodziło między innymi na przykład o zaliczanie okresów składkowych, o łączenie emerytury z wykonywaniem zatrudnienia. Były to sprawy dotyczące na przykład renty socjalnej jako takiego prawa z artykułu gwarantowanego przez artykuł 67 ust. 1, obowiązku alimentacyjnego między małżonkami po ustaniu małżeństwa, prawa do zasiłku chorobowego, prawa do ustalenia tego zasiłku po ustaniu tytułu z ubezpieczenia społecznego. No, w mojej ocenie takimi najistotniejszymi orzeczeniami w okresie tych 2 lat były 3 orzeczenia. Pierwsze to było takie orzeczenie K5/11
Dotyczyło ono warunków wznowienia postępowania w sprawie przyznania zasiłków na podstawie ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ono też, można powiedzieć tak, odbiło, miało pewne swoje reperkusje, znaczy ocena tego przepisu miała swoje reperkusje też w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo można powiedzieć, że tak, Polski Trybunał i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu tak równolegle trochę orzekały o niekonstytucyjności tego przepisu w różnych aspektach. Ale to było istotne orzeczenie, dlatego że ono, no można powiedzieć, wykraczało poza problematykę tych samych zasiłków, natomiast mówiło o tym, jakie muszą być spełnione konstytucyjne wymogi, żeby można wzruszyć decyzję, która przyznaje jakieś świadczenie z tytułu zabezpieczenia społecznego. Niewątpliwie takim istotnym orzeczeniem Trybunału w tych ostatnich 2 latach było orzeczenie dotyczące waloryzacji kwotowej K9 na 12. No i niewątpliwie takim istotnym orzeczeniem było orzeczenie dotyczące konstytucyjności podwyższania wieku emerytalnego. W szczególności to ostatnie orzeczenie no, wyznacza pewien standard konstytucyjny w takiej sprawie, z którą Trybunał kilkakrotnie się być może i spotykał, ale zawsze była to wtedy jakiś problem taki, można powiedzieć, wpadkowy. Nigdy Trybunał tak frontalnie nie był konfrontowany z tym orzeczeniem, z tym problemem. Tutaj tak to się stało. No i wydaje się, że warto też zwrócić uwagę na taki nurt orzecznictwa dotyczący orzeczeń o świadczeniach rodzinnych. To było takie pierwsze orzeczenie K27 na 13, prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, które ustawodawca wygasił ex lege z mocy prawa. Takie orzeczenie P33 na 13, gdzie Trybunał zajmował się świadczeniami pielęgnacyjnymi z punktu widzenia przyznawania pewnych dodatków pielęgnacyjnych i zasadą równości i tym, czy można od pewnego momentu dopiero wprowadzić takie świadczenia objąć pewne grupy obywateli. No i wreszcie ostatnie orzeczenie K38 na 13, co do którego jeszcze nie ma uzasadnienia, gdzie chodziło o sytuację osób, które opiekują się i świadczenia majątkowe, świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi powyżej 25 roku życia. No, chociażby z tego wyliczenia i z tej liczby widać, że te sprawy z zabezpieczenia społecznego bardzo często się w Trybunale pojawiają. Można chyba powiedzieć tak, że Trybunał w takich zasadniczych kwestiach ma stałą wypracowaną linię orzeczniczą, która po części ukształtowała się jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji, a po części ukształtowała się już po wejściu w życie Konstytucji. No i najistotniejszym, można powiedzieć, elementem tej linii orzeczniczej to jest takie rozumowanie, od którego zawsze Trybunał wychodzi przy każdej sprawie praktycznie z tego obszaru. Opierając się na tym artykule 67, mówi tak, jeżeli zarzut dotyczy naruszenia tej istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, czyli tego minimum socjalnego, no to Trybunał powinien stosować dosyć rygorystyczny test konstytucyjności. Tutaj może dalece ingerować w to, co robi ustawodawca zwykły. Natomiast jeżeli chodzi o takie świadczenia, które wykraczają ponad tą istotę, to wtedy z jednej strony Trybunał no, jednak jest związany tą formułą z artykułu 67, że zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa, ale wtedy z kolei istotne znaczenie w takich sprawach nabierają wzorce inne niż artykuł 67, przede wszystkim artykuł 32, czyli zasada równości i artykuł 2, czyli zasada zaufania obywatela do państwa i te zasady, które z zasady państwa prawnego Trybunał od dawna już wyprowadza. To tak tyle może tytułem wstępu. Oleg Główczewski z PAP-u. Chciałem zapytać w kontekście wyroku o kwotowość, o kwotowej podwyżce waloryzacji emerytur. Czy ten pomysł, nie jesteśmy podczas posiedzenia Trybunału, tylko na konferencji, dlatego zapytam tak luźno, czy pomysł rządu na to, żeby podwyżka, waloryzacja była procentowa, ale z progiem kwotowym, to podoba się Trybunałowi, czy nie?
To znaczy, trudno chyba na takie pytanie odpowiedzieć, ale ja myślę, że sprawozdawca sprawy w sprawie waloryzacji kwotowej jest tutaj chyba czy to jest ta idea Trybunału? Czy to poszło w inną stronę zupełnie? Ale co pan ma na myśli, mówiąc w inną stronę? Jeśli Trybunał twierdzi, że powinna być procentowa waloryzacja, rząd wychodzi z propozycją kwotowego progu, do którego, który na pewno emeryci dostaną. Oczywiście ktoś, kto zarabia więcej, kto dostaje większe świadczenie, dostanie ciut więcej. Chociaż tak zdarzy się w bardzo nikłym tam procencie, jak zerkałem. No to czy to jest zgodne z linią Trybunału, czy nie? Czy jest to za daleko idące? Może? Pan redaktor mówi o propozycji wpisania tego do konstytucji, tak? Do ustawy. Do ustawy. Ustawy, do wykonania ustawy, żeby było te 36 zł dolną granicą podwyższenia w tym roku, w przyszłym roku. Trybunał wyraźnie tam stwierdził, że biorąc pod uwagę stan finansów publicznych oraz drugą istotną wartość, jaką co przynajmniej co pewien czas i na to kładę akcent, rząd projektując założenia budżetu i w projekcie ustawy budżetowej może brać pod uwagę to, że w samym mechanizmie procentowego podnoszenia emerytur w związku ze wzrostem inflacji oraz także biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń, które z natury rzeczy powodują, że ci, którzy mają wyższe emerytury, otrzymują wyższe podwyżki, a ci, którzy mają niskie emerytury, najniższe, zwłaszcza to, co ludzi interesuje, to ci, którzy mają najwyższe emerytury i ci, którzy mają najniższe, za które, jak doskonale wiemy, bardzo trudno się utrzymać. Mówimy przecież o emerytach, a więc osobach dość często, nie zawsze, ale dość często niedołężnych, zwłaszcza w przypadku tych najniżej uposażonych, to w takim długich odcinkach czasu te nożyce między najlepiej uposażonymi emerytami, a najniżej uposażonymi emerytami rosną. I w związku z tym coraz jakby praktycznie 100% tego, co emeryt, ten najniżej uposażony otrzymuje, musi przeznaczyć, starczy mu na opłacenie słabego mieszkania, bardzo niskiej, najtańszej żywności, no i niezbędnych zupełnie do podtrzymania zdrowia lekarstw. Na nic więcej. Tu oczywiście nie mówimy o tym, że on może w jakiś sposób poważyć się na inne wydatki. Ale z drugiej strony musimy brać pod uwagę to, że ci, którzy osiągali wysokie dochody, wobec tego mają najwyższe emerytury, oczekują, że to się przełoży również, także w przypadku emerytur wypłacanych z ZUS-u, a więc nie tylko z tych zasobów, które najlepiej uposażeni mają, bo niektórzy kupują nieruchomości, które potem przynoszą dochody, niektórzy w inny sposób tezauryzują swoje przychody w okresie swojej aktywności zawodowej, także ich starość jest w pełni zabezpieczona i mogą żyć na tym samym poziomie, na którym żyli, kiedy byli w pełni aktywni. Ustawodawca, to nie jest tak, jak czasami się sugeruje, że Trybunał jakby wpisał do porządku konstytucyjnego, że waloryzacja może być tylko procentowa. Natomiast z akcentem na procentowa, to wprost wynika z orzeczenia Trybunału, tak, ale wtedy, kiedy taką potrzebę ustawodawca wyraźnie dostrzeże, że ona powinna być kwotowa, bo wtedy rzeczywiście wszyscy dostają
tak samo. Więc przynajmniej na krótki okres następuje zatrzymanie tego rozwarstwiania emerytalnego emerytów, że ci, którzy mają najwyższe w polskich warunkach emerytury, otrzymują najwyższe podwyżki w związku ze wzrostem inflacji i wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a ci, którzy mają najniższe, mogą być podratowani przez ustawę budżetową, w tym sensie, że ustawodawca ma pełne prawo tym najbiedniejszym emerytom podnieść ponad to, co wynika z procentowego waloryzowania emerytur, ale tu się zawsze pojawia problem, gdzie ustawodawca się zatrzyma. Czy zatrzyma się na tych, którzy mają najniższą emeryturę, nie wiem, 850 zł do 1200, tym wszystkim podniesie i pytanie o ile, czy wszystkim jednakowo o jeszcze dodatkowo 100 zł, czy o 50 zł, czy może o 200 zł, czy też tym najniżej uposażonym podniesie nieco więcej, a tym w granicach 1100, 1200 mniej. To są wybory ustawodawcy, które też mogą, co prawda nie było takiej sprawy, gdzie musielibyśmy oceniać z punktu widzenia treści artykułu 67, czy takie bardzo sztywne podwyżki każdemu z tych najniżej uposażonych, niezależnie czy to jest najmniej 850, 890, 940 i tak dalej, do pewnej kwoty tyle samo i czy to jest konstytucyjne, czy to również jest jakoś ważone. To naturalnie zależy od stanu budżetu, to naturalnie zależy od liczby Polaków, którzy przyczyniają się do wpłat na konto Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiemy, z tym się wiążą problemy demograficzne, które powoli narastają. Teoretycznie przynajmniej Polska dalej jest najmłodszym społeczeństwem w Europie, ale praktycznie spora część tych będących w najbardziej aktywnym okresie życia wyjechała i oni się przyczyniają do tworzenia funduszów ubezpieczeń społecznych w państwach, w których mieszkają. Część z nich przysyła pieniądze do swoich rodzin, ale jak wiemy, to źródło zasilania budżetu czy budżetów domowych stopniowo będzie wysychało, ponieważ ci ludzie ściągają swoich rodziców, dostają obywatelstwo państw, zwłaszcza dotyczy to Wielkiej Brytanii, częściowo Holandii. I w związku z tym Fundusz Ubezpieczeń Społecznych musi być z natury rzeczy zasilany bezpośrednio z budżetu, a nie tylko z tego, co aktualnie pracujące, aktywne zawodowo aktywni zawodowo obywatele wpłacają na rzecz, w ramach tej składek emerytalnej, na rzecz tego, co jest potem czy automatycznie wypłacane w formie emerytur. Zresztą nie jest tylko problem Polski, nie tylko problem państw, które wprowadziły gospodarkę rynkową po 1989 roku. Także w dość znacznej mierze problem tak zwanych starych demokracji, te problemy demograficzne się nasilają. Niektóre z tych państw oczywiście podjęły z punktu widzenia swojego racjonalną decyzję, otworzyły granice już w 2004 roku i jak wiemy, zdrowo z tego korzystają, także w sensie zabezpieczenia społecznego, nawet jeżeli narzekają na to, że część tych imigrujących oszukuje i wyzyskuje ich system zabezpieczenia społecznego. To per saldo, jak doskonale wiemy, zyski gospodarek narodowych, takich jak brytyjska, z tej fali imigrantów bardzo aktywnych, świetnie wykształconych, są o wiele wyższe niż te koszty wynikające z dopłat do funduszu socjalnego. Więc
no, my sami będziemy musieli sobie z tym radzić i jednocześnie do pewnego stopnia musimy być świadomi tego, że dzisiejsze decyzje ustawodawcy, a także decyzje Sądu Konstytucyjnego, mówię do pewnego stopnia, będą współprzyczyniać się do tego, czy zacznie wysychać ochota Polaków na wyjazd z Polski, ponieważ będą przekonani, że najlepszą decyzją życiową, jaką podejmą, to jest wykorzystanie swoich możliwości, swoich talentów w Polsce i że to im zapewni i ich rodzinom dostatnie życie. Kwestia emerytur, myślę, że i tego, jak ten system jest kształtowany, będzie jedną z istotnych decyzji, które w tej mierze będą miały znaczenie, bo jak wiemy doskonale, sami panowie pewnie, będąc w tym wieku, że starość jest jeszcze czymś bardzo teoretycznym, dalekim, ale jak się okazuje, kiedy dzisiaj ludzie pracują na te umowy zlecenia i muszą sami zadbać o to, żeby podjąć decyzję o tym, że część tego mojego zarobku będzie odłożona na jakimś koncie, że kupię jakieś akcje, że myślę o tym, że za 40, za 50 lat powinienem mieć pieniądze po to, żeby być niezależnym od tego systemu. Więc myślenie o swoich przyszłych losach zaczęło mieć znaczenie dla ludzi w wieku 30-40 lat. Ja pamiętam, że ja będąc w tym wieku w ogóle o tym nie myślałem, bo było jakby oczywiste, że dostanę emeryturę, że naturalnie to będzie sporo mniej niż moje wynagrodzenie, ale że to będzie. Dzisiaj już, jak wiemy, to tak nie musi być. Stąd zresztą przecież te decyzje podjęte w końcu lat 90. o trzech filarach zabezpieczenia emerytalnego i debaty i perturbacje związane z wdrożeniem tego systemu, a to dotyczy właśnie kwestii zabezpieczenia społecznego, tylko tych różnych schematów dochodzenia do tego, że starość nie musi się kojarzyć z jakimś lękiem o to, że człowiek będzie pozbawiony tym lękiem, od którego zacząłem. Państwo musi być tak urządzone, żeby ludzie mieli poczucia tego, że będą doznawać takiej dojmującej potrzeby, której społeczeństwo nie będzie w stanie zaspokoić, bo albo będzie zbyt słabe, albo prawo będzie nieprzyjazne dla tych osób, które są w wieku, w którym nie są w stanie sami zadbać o swoje losy. Pan profesor tak dość łagodnie przeszedł do następnego pytania, które chcemy zadać. Ja mogę jeszcze jedno uzupełnić, jeżeli pan... Tego. Oczywiście, panie sędzio. Bo tak sobie pomyślałem, że no, oczywiście nam jest zawsze trudno mówić o czymś, co będzie na przyszłość, bo być może to będziemy oceniać. Ale powiem tak, że z punktu widzenia tej kwestii waloryzacji, to zawsze jest takie pytanie konstytucyjne, czy to realne świadczenie emerytalne to jest realne z tego punktu widzenia, że ktoś przechodzi na emeryturę i należałoby mu gwarantować siłę nabywczą tej emerytury taką, jaką on po prostu uzyskał po przejściu na emeryturę i potem następnie tą emeryturę mu tak wypłacać i z tego punktu widzenia kształtować waloryzację. Czy realne to ma być w tym sensie, że trzeba mu zapewnić jakieś minimum socjalne, które ta emerytura w ogóle, za które pozwala mu przeżyć? No i na to pytanie można powiedzieć, że odpowiedź jest dosyć złożona, dlatego że z punktu widzenia artykułu 67 są takie dwie formuły, którymi Trybunał się powinien kierować. Znaczy, jeżeli założymy, że emerytura jest powiązana przede wszystkim z zatrudnieniem, że to jest jakby te fakty wcześniejsze dotyczą zatrudnienia i one rzutują na świadczenia emerytalne, no to powinniśmy stosować formułę każdemu według jego zasług. I wtedy realna emerytura to jest taka, że jeżeli ktoś przechodzi i powiedzmy dostaje pierwszą emeryturę w wysokości 5000 zł, to system emerytalny powinien mu gwarantować, że ta siła nabywcza emerytury nie będzie malała w takim, powiedzmy, w takiej wysokości. No ale w momencie, kiedy system emerytalny zaczyna mieć różnego rodzaju kłopoty,
to wtedy trzeba sięgnąć po formułę, no, nie każdemu według jego zasług, bo się okazuje, że w pewnych sytuacjach państwo po prostu nie jest w stanie takiej formuły realizować w 100%, tylko sięgamy do formuły każdemu według jego potrzeb. No i wtedy możemy powiedzieć tak, no to w takim razie konstytucyjnie dopuszczalna jest taka decyzja ustawodawcy, który de facto zmniejsza siłę nabywczą emerytury tych ludzi, którzy mają 5 tysięcy i to nie jest tak, że umawiamy się konstytucyjnie, nie ma takiej umowy publicznej, że zawsze to będzie ta siła nabywcza 5 tysięcy, tylko zajmujemy się przede wszystkim tymi, którzy mają najniższe emerytury i musimy, państwo powinno przede wszystkim gwarantować to, żeby oni mogli przeżyć za tą emeryturę, zrealizować te podstawowe potrzeby, o których pan prezes przed chwilą mówił. No i to oczywiście jeszcze musimy wszystko widzieć w kontekście szerszym, na przykład takim, że wiele badań, które myśmy analizowali przy okazji naszych orzeczeń emerytalnych, pokazują, że sfera ubóstwa w Polsce to, powiedzmy sobie, no nie jest największa w obszarze emerytalno-rentowym, tylko na przykład wśród młodzieży, która takich świadczeń w ogóle jeszcze nie ma, więc to też, czy powinna mieć, więc to wszystko też trzeba brać pod uwagę, ale jak mówię, to jest taki dylemat, że albo każdemu według, jeżeli mówimy o tej realnej emeryturze i wtedy to się przekłada, czy waloryzacja ma być procentowa, kwotowa, kiedy można procentowej, no że jeżeli każdemu według jego zasług, to powinna być procentowa, no ale w pewnych okolicznościach uzasadnione konstytucyjnie jest przejście na tą formułę każdemu według jego potrzeb i wtedy ona może stać się kwotową. To może jeszcze jedno. Musimy też pamiętać, to jest kwestia faktów, które nie są żadną tajemnicą i każdy, kto się tym interesuje, to do tych faktów może dotrzeć, bo są dokładne wyliczenia, także w GUS-ie. Że ci, którzy przechodzą na emeryturę z tych najsłabszych warstw społecznych, z najsłabszych społecznie i gospodarczo, przechodzą na w stan spoczynku, tak to nazwijmy, w ten wiek emerytalny, z relatywnie gorszym stanem zdrowia. To jest różnorako z kolei uwarunkowane i żyją relatywnie krócej na emeryturze, w wieku emerytalnym, kilka przeciętnie lat. Więc oni pobierają i tak bardzo mało z tego funduszu, tak, z ZUS-u i relatywnie krótko. Ci, którzy są najlepiej uposażeni, których siła ekonomiczna emerytury jest najwyższa, przychodzą na emeryturę z reguły w bardzo dobrym stanie zdrowia i ten stan zdrowia, kiedy nie ma jeszcze chorób chronicznych z reguły, bo oczywiście to nie jest tak silnie są powiązane, ale generalnie przechodzą w dobrym stanie zdrowia, nawet jeżeli ma jakąś chorobę chroniczną, to ona nie powoduje, że ten przewidywany okres dożycia będzie krótki. To jest z reguły w przypadku mężczyzn nieco krócej, w przypadku kobiet nieco dłużej, od 18 do 20 lat, więc ten najwyżej uposażony emeryt i tak uzyska o wiele więcej, bo będzie i szczęśliwiej, bardzo dobrze, tym najuboższym też tego życzymy, żeby żyli bardzo długo, ale fakty są takie, że to ci, którzy są najlepiej uposażeni, lepiej dbali o swoje zdrowie, znowu to jest wielorako uwarunkowane, w trakcie swojej aktywności zawodowej żyją o wiele dłużej i pobierają z tego funduszu dłużej pieniądze. To musimy brać do pewnego stopnia, bo to, o czym pan sędzia Tuleje wspomniał, ma kapitalne znaczenie. No, liczy się siła tego pieniądza w momencie przejścia i oczekiwanie uprawnione emerytów, że ta siła będzie kroczyła, będzie podążała za inflacją, taka jaka ona będzie, i za wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Więc można powiedzieć, że dla tych, którzy piszą budżet i muszą go dyskutować przecież z partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi i z pracodawcami, no bo to głównie to jest źródło zasilania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej trzeba te pieniądze zebrać, uzyskać do pewnego stopnia przynajmniej pozwolenie czy przyzwolenie społeczne, akceptację społeczną dla wysokości składek emerytalnych, ważąc wszystkie znowu koszty tego systemu. A na końcu jest decyzja ustawodawcy, a potem
przynajmniej w niektórych latach jest wyrok Sądu Konstytucyjnego, który patrzy na to z perspektywy przepisów Konstytucji. A ten wątek poprzedni chciałem spuentować tym, że mówiliście panowie o orzeczeniach już wydanych, a jeszcze jest parę do wydania i tu kolega mój chciał zapytać o te niewydane jeszcze. Dzień dobry, Bartek Dusowski, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie w sprawie tego wniosku, który w trybie kontroli następczej jest w Trybunale od pana prezydenta, a mianowicie w sprawie OFE. Na jakim etapie jest rozpatrywanie tego wniosku, kiedy na wokandę może trafić? I chciałem nawiązać do tego, co pan profesor Rzepliński mówił mniej więcej 9 miesięcy temu, że Trybunał może powołać jakichś zewnętrznych ekspertów, czy powołał do rozpatrywania tego wniosku. Dziękuję. My zewnętrznych ekspertów nie powołaliśmy, czyli formalnie ja nie powołam jako przewodniczący składu. To przewodniczący składu orzekającego ostatecznie o tym decyduje, ale no nie było do tej pory takiej potrzeby. Odbyła się jedna narada i czekamy na konsumpcję wyników tej narady przez sędziego sprawozdawcę. I na pytanie kiedy, no trudno mi bardzo na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie, bo na pewno nie mogę powiedzieć, czy wyrok, czy rozprawa będzie w końcu stycznia, czy na początku lutego, ale ta data, w której Trybunał rozpozna sprawę na rozprawie, zbliża się. Ale nie chcę nawet z tak zwanej ostrożności procesowej mówić o tym, kiedy to będzie. Generalnie sprawy idą na rozprawę wówczas, kiedy skład orzekający, w tym przypadku pełny skład Trybunału, jest wewnętrznie przekonany po dyskusji. Także ci sędziowie, którzy nie podzielą stanowiska zaproponowanego przez sędziego sprawozdawcę, że są gotowi iść z tym na rozprawę.